Cześć, cześć, witam serdecznie wszystkich moich widzów i zapraszam dzisiaj do rozgrywki takiej strzelaweczki o tytule Gun and Frontier. Gra została wydana, zaraz tutaj powinna się nam firma pojawić. No nie, teraz mamy wprowadzenie, więc nie przeszkadzam. No i czołóweczka. Firma Taito została. Przez firmę Taito zostało to wydane w 90 roku, jak żeśmy przed chwilą widzieli. No, jak na te lata, to powiem wam, że no dosyć fajna ta. Fajny ten wstęp. No, grafika chyba też chyba nie najgorsza. Przynajmniej tak ja to oceniam. Nie wiem, co wy o tym myślicie, ale. No jak na tamte lata, to fajnie to się prezentuje. Nie wiem, czy to będzie jakaś w tle muzyczka, czy tylko same te efekty dźwiękowe, które tam słyszymy, ale zapowiada się fajnie. Dobrze, co by nie przedłużać, wrzucamy sobie 3 kredyciki i rozpoczynamy naszą misję. Dosyć wolno ten nasz samolocik lata, niestety, no ale... Aha, muszę to zbierać, dobrze. Nie grałem w to jeszcze. Pierwszy raz przy was. Więc dlatego nie do końca wiem, co i jak. Ale dobrze. Powiedzcie, co ewentualnie... O, już mnie trafili. Powiedzcie, co ewentualnie myślicie o tej grze. Sekcja komentarzy jest do waszej oczywiście dyspozycji. O. Oj, coś mi się tutaj z grafiką dzieje. Ale tak jak już tam kilkukrotnie mówiłem w innych odcinkach, jest to gra uruchomiona na emulatorze, który został postawiony na Raspberry Pi, na takiej platformie ARM, z procesorem ARM, więc może to troszeczkę no nie do końca działać tak jak powinno. O, no dobra, lecimy dalej. Jest kontynuacja, to fajnie, podoba mi się. O, jest i bomba, dobra, nie mogłem tej bomby namierzyć pod którym przyciskiem, bo trochę niestandardowo tu jest zrobione, ale już wiem. Dobrze. O, rozwalone, ładnie. Rozwalone. O, strzelają we mnie, no patrzcie się. Oj, oj, oj. Nie o to chodziło. Dobra. Oj, oj, oj. Ciężko się ukryć, jeżeli jest taki grad pocisków. Dobra, może rzućmy bombę, zobaczmy, co ta bomba nam dobrego zrobi. Niewiele nam chyba dobrego zrobiła. Ale nie, no jeden statek, znaczy jeden czołg rozwaliła, no i tak się niestety nadziałem. Poczekajmy, już one wyjadą. Oj, poczekajmy, już poczekałem. No nie jest łatwo w tej rozgrywce, powiem wam. Troszeczkę za... troszeczkę za wolno ten... ten samolot nam tutaj leci, no, żeby on był nieco szybszy, to by było fajne. No, kurde, no gdzie tu się schować pod takim gradem pocisków? Oj, 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 oj. Tu tak naprawdę to już nie chodzi może o to nawet strzelanie, tylko żeby uciec przed atakiem tego wroga. No bo to jest najtrudniejsze, powiem wam. Bardzo wolno to się wszystko dzieje. Znaczy, wolno się dzieje w sensie szybkości poruszania się tego mojego stateczka. Samolucika. I ten, i po prostu...
ciężko jest tym wymanewrować. Szybkość statku tego mojego powietrznego jest taka sama mniej więcej jak szybkość tych pocisków. No i niestety szanse w tym momencie, skoro mój statek jest jeden, a tych pocisków jest cały grat. No to dobra, wrzućmy sobie jeszcze A5, niech będzie. Skoro, tak jak powiedziałem, prędkość jest taka sama, to niestety ciężko jest tutaj cokolwiek nawojować. No ale zobaczmy, może akurat coś nam się tutaj uda. O nie! O, widzicie? Taka sytuacja. Ojej. Ojej. Niedobrze. Przejdę ten etap, czy nie? Chciałem bombę rzucić i nie zdążyłem. Ułamek sekundy wcześniej mnie trafili. Ojej. No słabo coś, słabo. Oj, no nie no. Na początku było łatwo, a teraz już niestety się skończyło. Ojej, no widzicie. Dobra, jedna bomba rzucona, a drugi nie zdążyłem. O, to może będzie skuteczniejszy. Mówię, no żeby ten samolocik był szybszy. O 20% żeby był szybszy, to już byłyby jakieś realne szanse, a tak to co? O, no. O. Dwie bomby tylko mamy. No niestety. No. Nie tym razem. O, no i gdzie mam tutaj uciec? Jestem po prawej stronie, a tutaj dosłownie ściana pocisków, no więc gdzie mam się schować? Uciec nie zdążę, bo jestem za wolny. Chyba specjalnie twórcy to zrobili, żeby po prostu wyciągnąć od ludzi więcej kasy, ale moim zdaniem jest takie, że to nie tędy droga, bo to jednak jeżeli ktoś jest w miarę, no widzicie, no i gdzie miałem uciec? Do góry bym też nie zdążył. Wachlarz pocisków mnie atakuje i w tym momencie, no niestety, jestem na przegranej pozycji. Trzeba mieć naprawdę chyba dużo szczęścia, żeby jakoś wymanewrować tym stateczkiem, samolocikiem w zasadzie, tak żeby to, no, wyjść z tego cało. No i ostatni kredycik nam został. Marnie to widzę, czy mi się uda, no ale może akurat. No niestety. Dobra, bomba poszła. Dobra, druga bomba. Nie no, nie zdążyłem bomby. Dobra, jedna bomba poszła. Druga bomba. A nie, mam drugiej bomby. O, taki motyw. Taki motyw, że nie ma drugiej bomby. No to fajnie to zmyślnie zrobili, kurczę. O. Chyba ostatni stateczek to jest. Z tego co widzę. O. O! Może się uda przejść?
Ojej. Oj. No i jakoś przeszedłem ten etap. Ojej. Coś to za cudak. O, no tutaj to już nie mam szansy. No niestety. Tak to wygląda. Zobaczymy, czy będzie wpis. To był ostatni kredyt. Chyba nie ma wpisu. No niestety. Wpisu brak. To tyle ode mnie na dzień dzisiejszy. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i do kolejnego odcinka zapraszam. Cześć!